Ekhem, ekhem. Siemaneczko, moi drodzy. Z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze. Chciałem wam powiedzieć, że z racji tego, że ostatni odcinek Strasznych Historii, który był nagrany po ciemku, przyjął się bardzo fajnie, to dzisiejszy odcinek Stalkerskich Historii nagramy w tym samym klimacie. Sam nie wiem, w co się z tym pakuje, prawdopodobnie będę żałował, jak to zawsze ja. Także moi drodzy, jeżeli podoba wam się taki klimat filmików i chcecie ich więcej, czy to strasznych, czy stalkerskich historii, to już teraz, słuchajcie, piszcie poniżej swoje stalkerskie historie, ponieważ spod tego odcinka będę brał i czytał komentarze do kolejnego odcinka z tej serii. A ja już was zapraszam, moi drodzy, miłej zabawy, jeśli tak mogę powiedzieć, i stryk. Ciao bella, moi drodzy, zanim zacznę ten odcinek, mam do was krótkie ogłoszenie, gdzie się w najbliższym czasie zjawię, gdzie będzie działo się coś mega, mega fajnego. Moi ukochani muszkieterowie Szpiku oraz Fabryka Tańca połączyli się razem i tworzą charytatywny maraton w Ustce. Już 12 lipca będzie można na taki maraton się zjawić. Będzie tam, słuchajcie, masa atrakcji, będzie taniec, będzie muzyka, będą koncerty, będzie jakieś występy sceniczne, z tego co wiem, będę tam ja z Weroniką Jaguś. Słuchajcie, atrakcje jest zaplanowane na cały dzionek dosłownie. Salutka niedziela z Paprykiem będzie, bo ja tam będę też cały dzień. Więc jeżeli macie ochotę pomóc, jeżeli macie ochotę spotkać się z nami, to zapraszam was bardzo serdecznie. Poniżej w linku jest wydarzenie. 12 lipca, Ustka, Hotel Grand Lubicz. Nie może tam ciebie zabraknąć. Palajcie śmiało, mordeczki, a my zaczynamy odcinek. Do zobaczenia. Historia pierwsza. Moja stalkerska historia zaczyna się tak. Około miesiąc temu byłam u dentysty. Gdy wychodziłam, zobaczyłam stojącego na chodniku psa. Nie miał oka. Uff. Dreszczyk na start jest. Pogłaskałam go i poszłam z mamą do samochodu. Dzisiaj ten pies przyszedł na mój ogródek. Niby nic dziwnego, tylko że ja mieszkam dobre 7 km od tamtego miejsca i na dodatek na strasznym odludziu. Mimo to nakarmiłam go, a on mógł najedzony ruszać dalej w nieznane. Mam nadzieję, że jeszcze go spotkam. Czyli ty nazywasz tego psa stalkerem. Ciekawe, ciekawe rozpoczęcie odcinka. My również, słuchaj, mam nadzieję, że jeszcze spotkasz tego psa. Nie no, to nie było w sumie straszne, come on. To jest tylko piesek bez oka, który może nie ma domku, prawda? Zainteresujmy się tym, słuchajcie. Jeżeli jeszcze raz go spotkasz, to może warto gdzieś to zgłosić, albo po prostu dać mu domek. Nie wiadomo w sumie. Daj znać, jeśli sytuacja się rozwinie, i dzięki za historię. Pozdro, następna. Byłam na imprezie z koleżankami. W pewnej chwili podszedł do nas chłopak i zaczął coś opowiadać. I nagle powiedział: kultura wymaga, żeby się przedstawić. Szarmancki. Odwrócił się do mnie, podał rękę, po czym powiedział moje imię i nazwisko i przedstawił się. Że przedstawił się twoim imieniem, nie rozumiem. Opowiedział, że wie, gdzie mieszkam i zaczął opowiadać o mojej rodzinie. XD. To nie jest dobre miejsce na XD, ale okej. Okay. Nie znałam go i nie widziałam go nigdy wcześniej. Słuchaj, to mi się wydaje trochę podejrzane. I to była chyba najbardziej oczywista rzecz, jaką mogłem powiedzieć w tym momencie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której poznaję kogoś i ktoś mu... Okej, okay, to jest zły przykład, bo mi się to zdarzyło. Życie youtubera. Tylko że u mnie przelałem już całe swoje życie na filmikach i wszystko o mnie wiecie, więc jeżeli trafię przypadkiem na kogoś, kto mnie kiedyś oglądał, to nie muszę od razu oskarżać go o stalkerstwo. Powiem tak, trzymaj się od niego z daleka, bo to nie jest norma społeczna. Znaczy generalnie z reguły ktoś, kto przy zapoznaniu się już wszystko o tobie wie, no raczej nic dobrego do twojego życia nie wniesie, więc zostawmy to na boku, słuchaj. Unikajmy tego pana. Następna historia. Kiedyś jak wracałem ze szkoły, a z racji, że nie było autobusów, to poszłam pieszo, cały czas jechał za mną jakiś pan na rowerze. Jak weszłam do sklepu, to on także wszedł i chodził pomiędzy lejkami krok w krok. Jak wyszłam ze sklepu, to wtargnęłam od razu na kogoś obcego podwórko, że niby tam mieszkam. Typo się wystraszył i mnie zostawił. XD. Pozdrawiam Marysię i Papryka. Wydaje mi się tutaj, że w historii ze stalkerem trochę ty stałaś się stalkerem? Wryłaś się komuś na podwórko i tak... Ale podziałało. Podziałało, to w sumie może nawet dobrze. Gościu se poszedł, więc możemy to, słuchajcie, uznać za dobrą radę. Jak kiedyś ktoś z was będzie śledził, wryj się komuś na podwórko i sprawa załatwiona, nie? Tylko gorzej, jak będzie miał psa albo coś, to ja wam tego jak coś nie radziłem. To nie ja. Jakiś miesiąc temu, przed pandemią jeszcze, w szkole codziennie widziałam gdzieś moją siostrę. No to jest twoja siostra. To jest dziwne już, nie wiem. Okej, okay, czytajmy. Często też za mną chodziła albo przychodziła pogadać. To jest dalej normalne. Kilka razy zdarzyło się też, że jak się odwracałam, to ona za mną szła, a jak zaczęłam biec pod moją klasę, to ona za mną. Gdy się jej raz zapytałam, czemu mnie stalkuje, to ona takie... No nie wiem, nie mam co robić po prostu. A ja takie... Aha.
Okej, dalej. Nie wiem, co miałem powiedzieć. No to jest twoja siorka, no i ewidentnie chyba po prostu może nie ma jeszcze znajomych w nowej klasie. Możesz jej troszkę pomóc, zamiast się jej uciekać się cały czas, nie? Jezu, ja się naprawdę nastawiłem na straszne historie, a nie na to, że śledzi nas siostra albo brat. Dajcie mi coś strasznego, żeby było warto zgasić te wszystkie światła, bo trochę to mi zajęło. Historia mojej przyjaciółki sprzed 2 lat. Powiało grozą, to będzie coś dobrego. Mam takiego sąsiada, który często wychodził z psem na spacer. Raz był pod moją szkołą byłą i obserwował dzieci na przerwie. Mamy to, to będzie coś. Pewnego dnia, gdy byłyśmy na dworze, on nas zaczepił i zagadywał. Pytał się, jak mamy na imię i tak dalej. Powiedziałyśmy nieprawdziwe imiona. I to w sumie sprytne, to mi się podoba. I proponował czekoladę, potem za nami szedł. Kilka dni później znowu nas zaczepił i tak było przez cały tydzień. 2 tygodnie po tym zaczepił jakąś dziewczynkę, a jakieś państwo zadzwoniło na policję. Go zamknęli. Od tamtej pory... Go nie widziałam. No bo go zamknęli. Ale to jest poważna historia, przepraszam. Jakby... Chciałem was tutaj, dziewczyny, pochwalić. Wszystkie kroki, jakie zrobiłyście, są takie, że powinniście brać z nich przykład, moi drodzy. Po pierwsze, podały nieprawdziwe imiona, co mogło jakoś naprowadzić tego typa na coś, nie wiem na co, ale to był dobry krok. Po drugie, nawet nie ugięły się takiej pokusie jak czekolada, a dobrze wiemy, jak na nas działa czekolada, prawda? No można by było jeść i jeść, ale one tego nie zrobiły. To jest godne pochwały, moi drodzy. I pozdrawiam was serdecznie, dziewczyny, i trzymajmy się z dala od creepy typów, którzy są creepy, okej? Zawsze jak moje przyjaciółki chcą kogoś znaleźć na Facebooku, to piszą do mnie. XDDDDD. A ja po 15 minutach podaję w większości przypadków dane, jakie potrzebują. Pozdrawiam wszystkich stalkerów. Wait a minute. Czy... Dobra, nie rzucam. Oprzę się pokusie. Czy mi się wydaje, czy moje odcinki ze stalkerskich historii powoli stają się siedliskiem stalkerów? Bo jakby to jest totalna odwrotność tego, co chciałem w życiu osiągnąć. Proszę... Fuck, rzuciłem, ja nie rzucić. Ja to wydaje mi się, że mówiłem w ostatnim odcinku, ale proszę nie bawić się w CIA i BBI, bo jakby... Jak ktoś wam chce coś powiedzieć, o sobie to wam powie. Nie musicie szperać. Więc tak, gdy chodziłam do gimnazjum, to moja koleżanka cały czas za mną chodziła. Tym razem nie siostra, to już jest bardziej creepy. Dobra, ale to nie jest takie złe. Miała zeszyt, w którym pisała o mnie informacje. Creepy. Yes, to jest creepy. Na przykład ile mam wzrostu, wagi, co lubię, czego nie lubię, robiła to co ja. Kiedy ja obcięłam włosy, to ona na drugi dzień też. I mówiła mi w oczy z takim uśmieszkiem wrednym: no popatrz co za przypadek. Czym wy mnie karmicie tu, Jezus Maria? Bo ja generalnie myślałem, że stalkerzy to są starsi, creepy faceci, którzy nie mają co robić w życiu. A tutaj się dowiaduję, że to są nastolatkowie też, którzy nie wiem co próbują osiągnąć, ale znajdują się na moim odcinku właśnie w liczbie mnogiej. Teraz chodzę do liceum, bardzo się cieszę, że już nie mam z nią kontaktu. Jak będę na odcinku, to pozdrawiam wszystkich. O, jeszcze miła dziewczyna do tego. Totalnie nie zasługiwała na stalkerkę, według mnie. Fajna dziążka, a spotyka ją takie coś. Co za przypadek, też sobie ściąłem włosy wczoraj. O, Jesus, wyobrażasz sobie? Jaki był jej cel w tym, bo nie kumam, że taka była zafascynowana tobą? Nie wiem, może taki autorytet w niej budziłaś czy coś, nie? To jest jakieś głębsze troszkę. Wow, dzięki za historię. Jak szłam do domu ze szkoły, to nagle mój dziwny sąsiad wyszedł z domu i szedł w moją stronę. A jak przyspieszyłam, to on nagle... Zaglądał do śmietnika, nie wiem czemu. Papryk, mam się bać? Nie, jakby ludzie wyrzucają czasem śmieci. I to nie znaczy, że są stalkerami. Chyba zapalę światło na koniec, bo to nie jest straszne, prawda? Mordeczki! Ja to pitolę. Co to za przeproszeniem za kaszana? Typo poszedł wyrzucić śmieci i wylądował na odcinku u Papryka jako stalker. To dopiero trzeba mieć szczęście. Ale dobra, słuchajcie, ja nie tracę nadziei, chociaż już jest jasno, ale jeszcze mam chyba 3 komentarze. To rok temu. Wracałem sobie do domu, przeglądałem telefon jak normalny teenager, ponieważ wracałem ze szkoły. Kiedy dochodziłem już do domu, otrzymałem wiadomość od zastrzeżonego numeru zapaliłem światło, nie? I laska dostaje zdjęcia, że ktoś jej zrobił. Jaki to jest nie fart i nie fair. Przepraszam was. Tu było super miejsce na super klimat. To zrypałem. Wiadomość od zastrzeżonego numeru z moimi zdjęciami zrobionymi przed chwilą. Od tamtej pory nie chodzę do szkoły sama. Pozdrawiam cię ciepło i zdrówka. Zuzanna! Mocno creepy, Jesus! Ja w ogóle jestem bardzo dumny z moich widzów. Może ciutkę z tego, że już dużo nagrałem strasznych historii, ktoś z was nauczył się, jak zareagować na coś takiego, ale Jesus! Wiem, że to robisz, ale trzymaj się tego i nie chodź sama. Oczywiście to mógł być jakiś durny żart twojego kumpla albo coś, ale myślę, że dobrze robisz i nie warto ryzykować. Albo warto nie ryzykować? To samo, nie? Pozdrawiam serdecznie.
Kiedyś jak byłam w Krakowie, śledziłam ciebie, mnie? Tylko ci. Nie mów nikomu. Ups. No za późno, słuchaj, bo właśnie to przeczytałem na forum. A co ja wtedy robiłem? A co ty tam robiłaś? Czemu ja się pytam, co ja robiłem? To i tak jest pewnie żart, prawda? Jakby, chyba bym wiedział, jakby ktoś myśli... Patryk, ożeń się ze mną. Gdy pewnego dnia szłam do sklepu z moimi przyjaciółkami, teraz już nie, stał tam jakiś facet, który powiedział do mnie, że papierosy szkodzą zdrowiu, a on powiedział to trzymając papierosa w ręce. Przez chwilę miałam takie, sam se przeczysz, typie. Ale okazało się, że gość prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków, gdy dopalacze jakieś bro pewnie. I zaczął nalewać sobie do spodni dziwną substancję. Co to jest dziwna substancja w spodniach? Przepraszam, czy to jest jakiś nowy narkotyk? Tak się inhaluje? Ja naprawdę czasem doceniam swoje poświęcenie na tych filmach. O, zakończymy to tutaj. Moje drogie dziubasy, jeżeli nastawialiście się, że dzisiejszy odcinek będzie straszny, nie oglądajmy go w nocy, to chyba dzisiaj niestety mi to nie wyszło. Ale takie dostałem komentarze, ciężko było z tego wyciągnąć coś, co by rozerwało mi pupsko ze strachu. Słuchajcie, zróbmy tak, że kolejny odcinek poproszę takie creepy, posrane stalkerskie historie, co wy na to? Ale to tylko i wyłącznie od was zależy i od tego, jakie komentarze napiszecie. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to nie ma nic prostszego, piszcie poniżej swoje stalkerskie historie, creepy stalkerskie historie, a ja i tak nazwę kolejne. Creepy stalkerskie historie. I to tyle, moi drodzy. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się wam podoba ten kanał i nie robicie jeszcze tego, bo wielu z was ogląda mnie bez subskrybowania, a to dla mnie naprawdę by znaczy, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał, rzucaj mi jakieś komentarze, rzucaj łapki w górę. Bardzo dziękuję za całą aktywność. I jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to mam na sobie właśnie nowy wzór moich koszulek, także wpadajcie na sklep. Już teraz szczepanikow.pl się nazywa, bo w momencie puszczania tego odcinka dorzuciłem do mojego sklepu również wszystkie ubrania w rozmiarze dziecięcym, bo dostałem wiele propozycji, słuchajcie, żeby je dodać, także nawet teraz najmłodsi widzowie moi mogą zamawiać rzeczy z mojego sklepu. A, i są również tapetki darmowe na stronie, słuchajcie, wpadajcie, link jest poniżej. Przygotowałem wam ponad 20 wzorów tapet, takich mega związanych z moim kanałem, więc jeśli ktoś chce się ze mną utożsamiać i chce mieć na tapecie wzorek z Kurką Marysią, albo jakieś znane teksty z tego, albo nawet jest kilka tapet ze mną, bo takie też są, to wpadajcie, są tam w dziale na stronie te akcesoria, tapety, bla, bla, bla. Dobra, dobra, żegnam się. Trzymajcie się, moi drodzy. Ciao, bye.